Dużo nadzieją się patrzono i patrzy się na profesjonalizację polskiej armii, bo się uważa, że ona powinna być takim głównym elementem na flance wschodniej. Oceniana jest ta profesjonalizacja zupełnie nieźle, tam wskazują na pewne braki. Łączą to z elementem stosunkowo dobrej kontroli armii przez czynnik polityczny. Tutaj może jedną taką mi się przypomniał, właściwie rzeczy dzisiaj zabawny element, mianowicie jak przyjeżdżali pierwszy raz polscy oficerowie do NATO, to nie tylko był ten problem językowy, to był jeszcze jeden zabawny dosyć problem, mianowicie jeden z oficerów mi mówi, jak go się pytałem tam o jakiś element, jak on pójdzie na komitet wojskowy, to jak on będzie to przedstawiał, on mówi, to jest sprawa poufna, nie mogę cywilowi przekazywać. Ja mówię, ale idzie pan na komitet wojskowy, który podlega cywilom. No tak, tam mogę, ale tu nie mogę. To było takie echo z Układu Warszawskiego, gdzie wojsko było całkowicie oddzielone od politycznych. My nawet obradowali, gdzie idziemy, nawet nie wiedzieli w ogóle o co chodzi. No tutaj my się do tego dostosowali. Tu muszę powiedzieć, z dużym uznaniem się traktuje właśnie ta kontrola czynnika cywilnego na sytuacji. Panie ministrze, krótko. Już na zasadzie czystej anegdoty, do jakiego stopnia ta mania tajności obowiązywała w Układzie Warszawskim, świadczy taka scena opisana przez amerykańskiego negocjatora układów rozbrojeniowych w Genewie, który mówił, że kiedyś w czasie spotkania tych dwóch kręgów amerykańskiego i radzieckiego, jakiś generał amerykański zaczął cytować dane dotyczące potencjału bojowego Związku Radzieckiego, wtedy marszałek Antoniejew poprosił o przerwę i wyrzucił z sali cywilnych członków radzieckiej delegacji. Amerykanie mogli to znać, ale cywile nie.